Pytanie, czy to nie jest większa rewolucja niż wszystkie, jakie zaproponowałem? Znaczy, mi się podoba, ja bym tak w kamera. No tak czuję, ale... i wtedy, wtedy w ogóle można zostawić profesję, bo to jest przygoda tak. o Twoim byciu profesją. Cześć, witamy na luźnym podcaście Dobrych Rzutów. Które zostanie zatytułowany dopiero po tym, jak zostanie nagrany. Jest dzisiaj z Wami Mateusz, czyli ja, a ze mną jest. Maciej, czyli ja, game designer e... zawodowo. Będziemy game designować, więc <noise> już nie zawodowo. Wymyśliliśmy 30 sekund temu jednak temat, a temat brzmi, bo ostatnio nagrywaliśmy podcast. Znaczy, nagrywaliśmy go już jakiś czas temu, ale ukazał się podcast Dlaczego Warhammer jest beznadziejny, gdzie mamy taki to Hell of Hate Relationship z tym Warhammerem i omawiamy różne jego. Problemy i dziwności, i niefajności. No więc zabawmy się. Wyobraźmy sobie, że z jakiegoś powodu. Games Workshop odbiera licencję Cubicle 7 i mówi fajne te dobre rzuty z Polski. Wy w Polsce chyba kochacie tego Warhammera. Widzę, że macie dużo o nim podcastów, więc chyba strasznie go kochacie, a nie rozumiemy po polsku, więc zakładamy, że jesteście największymi fanami, ale też lubicie dobre gry. Dawać tutaj, Zróbcie nam piątą edycję Warhammera o to nielimitowany budżet. Castor już nam się znudziło. Możecie zrobić trzecią edycję na nowo, a możecie zrobić cokolwiek innego. Ale to ma być, tu, fantazy. Czy kasto nam się wydamy. znudziło, ale może być kasto też, jeśli macie ochotę, tak? A, nie no, wszystko, co chcemy. Wszystko, tak. co chcemy. Jasne, możemy sobie na końcu zrobić do, appendix do tego ćwiczenia, czyli e, pitch, e, jak z, te pomysły z, z, zmienić tak, żeby w, pra w prawdziwym świecie można je było sprzedać wydawnictwu. A to ale na ja razie się nie ograniczajmy. Ja bym od razu je <laughs> zrobił, czy znaczy, jednak, o, może tak. No. Um, proces, który ja stosuję jako game designer, bo. E, Dobra, filary, 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 filary. To jest to, co, coś, co robiłem, na przykład przy przenoszeniu Guti'ka z gry komputerowej na gry fabularną. To są filary, czyli jakimi filarami stoi Warhammer, czyli jakie są kluczowe wartości, kluczowe motywy, które są w Warhammerze, pod, których, pod kątem których zawsze design będzie optymalizowany. Okay. Więc teraz strzelam, tak bo to. Dobre pytanie, czym są filary Warhammera? Teraz możliwe, że twórcy mieli je spisane, a możliwe, że nie mieli spisanych, natomiast bardzo często one i tak są. Jeśli filarów nie ma, no to robią się potem niespójności, konflikty i tak dalej. Więc może na przykład filarem Warhammera jest mroczny renesansowy świat fantazy. Na pewno. Albo na coś, pewno coś tak. w tym stylu, tak? Nie wiem, czy ten mroczny musi, czy mroczny to jest osobno. Nie, nie wiem, ale tak. ten renes renesansowy świat fantazy, więc w designie tego świata to powinny być podkreślane. Chociaż jeszcze z elementami w sumie on ma, o groteska, o groteska, 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 to jest filar Warhammera. Ale też w ogóle no, chaos, w sensie chaos jako zło, dość jasno określony, ten po prostu, to wszystko, co się wiąże z chaosem. I konflikt praworządności, znaczy, por... nie, nie, nie praworządności, ale porządku, order i chaos, tak. to jest konflikt tak. Warhammerowy. Notabene z filarami można przesadzić, bo można wziąć filar i powiedzieć, no to Order i Chaos, i można tak, tak przemucić Warhammera, że on będzie tylko o tym, aż do pożygu. Tak. To tak. też od razu oznaczam, żeby to, na to się tego pilnować. Im, Im większe, wydaje mi się, że im większa gra z większą tradycją, a trochę Warhammer jest. Którem organicznie przyrosła jakaś tradycja, tym bardziej trzeba uważać na, na monomanię jednego filaru, bo tym bardziej zuboży się grę. Nie? Tak. Że jeżeli robisz jakieś dox in the vineyard, to de facto możesz wszystko kręcić wokół jednej rzeczy, bo ta jedna rzecz będzie tym settingiem można zawsze dla ludzi, ty to wymyślasz, ty możesz to tak. przegiąć. Ale w Łukamerze jesteśmy w pewnym sensie w tej zabawie kustoszami pewnej pamięci o Łukamerze. Tak, tak, tak. No to oznacza w pewnym sensie, że więcej filarów, buczki. Ja, mhm. ja mam pewien pomysł na twist jednego z filarów, ale nie taki twist kompletny. I twist dość popularny, w sensie dość popularny w różnych rozważaniach. Ja czytywałem takie też artykuły już w Magii Mieczu i w portalu dawniej. Wolsung powstał na bazie tego eksperymentu myślowego, mhm. tylko że Wolsung poszedł nim dalej, bo do XIX wieku, bo setting Wolsunga powstał, co by było, gdyby Warhammer działo się w epoce końca XIX wieku ale zostawmy koniec XIX wieku, przesuńmy kamera do XVIII wieku, mniej więcej czasu rewolucji francuskiej, tuż przed wojnami napoleońskimi. Mm. To nie jest tak daleko, ciągle mamy broń czarnoprochową, bardzo dużo estetyki zostaje, w sensie zamieniasz tylko kapelusze na graniaste, dalej są te dyliżansy, dalej masz jakby, nie, nie ma jeszcze rewolucji przemysłowej, która ci ten setting zmieni totalnie, ale dajemy graczom coś w piątej edycji innego, którzy mówią, posuńcie ten świat chociaż trochę do przodu, nie? Bo wie o to mówi. Aczkolwiek odszedłbyś już od średniowiecza, bo ten renesans warhammerowy jednak stoi na tym średniowieczu. Znaczy, ten no, renesans no nie był jakąś pokoł. To nie jest tak jak w Civilization, że nagle wymieniło wszystkie budynki na renesansowe i wszystkie stroje zmieniło i wszyscy zaczęli żyć według renesansowych wytycznych. Tylko niektórzy w ogóle twierdzą, że renesans się nie wydarzył. To znaczy, że renesans się wydarzył dla pewnych włoskich elit. Tak, ale nowożytność już się wydarzyła. To znaczy, nawet jeśli renesans jako ten ruch kulturowy się nie wydarzył, to XVI wiek ze zmianami, częścią zmian technologicznych i wielkimi odkryciami już się w pewnym sensie wydarzył dla wszystkich. Nie więc możemy nie nazywać tego renesansem wtedy, bo trochę nie o to w nim chodziło. To były pewne zmiany gospodarczo-cywilizacyjne, ale one już były jakby globalne. W sensie nowożytność już się wydarzyła. Tak, ale w XVIII wieku yy, to średniowiecze wiecze już, już go nie będzie gdybyśmy zrobili XVII, to mamy jeszcze Don Quixoterie. to znaczy mamy to, o czym trochę jest czasem monasty, że są jeszcze jakby pozostałości rycerstwa, ludzie, którzy gdzieś ten etos pielęgnują, ale to już, to są już ludzie, którzy już w tym settingu żyją przeszłością. Jak chcesz nimi grać, to właśnie dlatego. Okej, okay, ale tu bym się czepił, no bo pytanie, czy uznać ten świat Murhammera za filar, bo można złamać jeden filar, Przecież wtedy bezpiecznie jest zrobić spin-off, no bo fani mogą się i słusznie mogą się burzyć, że co to za Warhammer, skoro już nie jest nasz ukochany stary świat, tylko jest coś innego, więc to jest taka dyskusja... Ale też ja bym, ja bym się też nie fiksował, w sensie nie musimy rozstrzygnąć każdej z tych rzeczy. Ja sygnalizuję, tak. że, pewnie, yy, że pewnie przez jakiś czas przynajmniej piczowałbym taki pomysł, po czym ewentualnie bym z niego zrezygnował albo bym kogoś do niego przekonał. Ja bym, ja bym się jednak bazowo... Mhm. Jakby już zauważalnie naprzód, nie o te tylko kilkadziesiąt lat po burzy chaosu, który był w drugiej edycji, którego nie popnął technologicznie, tylko popnął jakąś stare linię po prostu. Nie? Ja myślę tak. o takim te popchnięciu, które y, sprawia, że to już jest odrobinę inny setting, ale jednak ten stary i znajomy. Okej, okay, jakby możemy to teraz zostawić. Tak, Mi się wydaje, że tak bym domyślnie trzymał się założenia, że zostajemy w starym świecie plus, minus 10, 20, 50 lat, ale że technologicznie jest podobnie. No to będę pytanie czy świat Warhammera nie jest trochę światem ala Tolkien, jest. który jest w stagnacji technologicznej i kulturowej. Ale chyba przestaje być właśnie w sensie, że w ogóle Warhammer i tak trochę ma anachronizmów już z trochę późniejszych epok, a trochę z trochę wcześniejszych, w sensie Nordmeni są jak XI wieku, ale część rzeczy już jest jak z 18 właśnie, więc on ma ten nie. taki vibe syncholowy, sink, że gdzieś tam ma ten XVI wiek jako kompas, ale czasem sobie lubi zahakmęcić rzeczy z linii czasu. Yy, na pewno wszystko tam trwa dwa razy dłużej, no bo mamy 2500 gdzieś tam rok, nie? Ale nie jako, no. u to, u to, yy, to trwa całe tysiąclecia, w ultramarze idzie mniej więcej. Podobnie jak u nas, tylko jakby na puszczony filmik na 0,5 na YouTubie, w sensie postęp świata. Więc, więc nie do końca, chyba. Wydaje mi się, że ten Łokamek, przynajmniej w tym okresie kanonicznym, on przeżywa rozwój, przeżywa jakąś rodzaj pierwszej rewolucji technologicznej, jeszcze nieprzemysłowej, tej, którą Europa przeżywała mniej więcej w podobnym okresie. Jest dróg na przykład już świecie kamera. To takie rzeczy mają znaczenie, to nie są przypadkowe przypadkowe elementy. Niektórzy twierdzą, że średniowiecze skończyło się razem z drukiem. No, co badacz, to potrzebuje inną definicję tego, kiedy się skończyło średniowiecze, wiadomo, no tak. ale jest jednym z symboli na pewno nowożytności dróg. Ale długie pytanie, zostawiając już to, chciałem tylko za zarysować, że są tu jakieś też przestrzenie. Długie mm. pytanie jest takie, i to jest coś, co akurat co fani bardzo często podnoszą, więc odnosimy się do realnej potrzeby, pytanie jak wielu ludzi. I pytanie, czy to nie jest ta potrzeba, którą koniecznie należy zignorować? Ale powiem... No, no, no. Ludzie mówią, dość już tego imperium. Znamy je na pamięć. Stary świat jest taki ciekawy. Jest tyle państw jeszcze w Starym Świecie, a poza nim wow, lustry, a w ogóle teraz wychodzi dodatek do lustry i niedługo wyjdzie zapowiedziany do czwartej edycji i ludzie naprawdę się podekscytowali, bo to ona chyba nigdy nie była poza jakimiś white dwarfami bitewniakowymi dobrze opisana. Więc jest jakaś ogromna potrzeba fanów Warhammera, żeby opisać szerszy świat. I ja Jestem super sceptyczny wobec tej potrzeby, z powodów tego, może powiem, ale powiedz ty, hmm. co uważasz o tym? Hmm. No, intuicja moja znowu mówi, ymm, nie robić rewolucji w redesignie, Jeśli to jest jednak Warhammer piąta edycja, to, to trzymać się. Chociaż jest to zasadne pytanie, może tak, czy Imperium jest filarem Warhammera, czy coś konkretnego, co daje Imperium? Więc zagrałbym Devil's Advocate, załóżmy, że Imperium jako takie nie jest i tak naprawdę rzeczy, które stoją za tym. Mhm. Bo jeśli byśmy zagrali w Bretonii kampanię, która byłaby bardzo arturiańska i nie miałaby na przykład y, groteski, nie miałaby chaosu, to moglibyśmy powiedzieć, kurde, czy to był Warhammer. Skoro sobie zagraliśmy Rycerzy Króla Artura fantazy na mechanice Warhammera. Więc mhm. Imperium jest takim miejscem, gdzie to się, gdzie to się ogniskuje, więc może podejrzane konkretne elementy czy niemieckość tego systemu jest jakoś ważna? To, że są niemiecko, niemiecko brzmiące imiona, tam von Taki, Karle, Hansy i tym podobne. Tak, ale adwokat, ja bym mógł powiedzieć, to samo będzie działać, jeśli będziemy parodiować każdy kraj europejski, natomiast musimy się trzymać trochę tego rysu parodystycznego. W Sensie możemy dowartościować na przykład tyle i Estalie, ale one muszą być trochę pseudo -wrochami i pseudo Hiszpanią, bo, bo filarem jest to krzywe zwierciadło bardziej niż niemieckość. Tak. Okej, okay, co, jeszcze, co jeszcze tak naprawdę, co nam daje imperium tak naprawdę? E, imperium nam daje taki e, przerobiony dobrze już zoom, na zasadzie, że wiemy, że tam są jeszcze te prowincje, które się między sobą różnią. Daje nam trochę atmosferę pogranicza. W sensie imperium jest jakby ma to poczucie, że chaos już na nie napiera. Na wschodzie jest trochę dziksze, na zachodzie jest trochę bogatsze. Jest dość dobrze ogarnięte jako kraj, który jest wewnętrznie zróżnicowany, kiedy wydaje się, że te inne kraje łokamerowe są bardziej pod względem jakby atmosfery, klimatu i konwencji zunifikowane. Ale znów ktoś może powiedzieć: No nic dziwnego, jak przez cztery edycje opisujecie tylko a imperium, to wam się zróżnicowało. Dajcie się poróżnicować innym regionom Starego Świata. Mhm. I znów widzę najdalej wysunięty kompromis, który. Y, ja bym chyba wolał y, XVIII wiek, ale w imperium, ale teraz znowu zagram tego nowoczesnego wymyślacza, entuzjastycznego gościa w pokoju piątej edycji, który chce jak najwięcej nowego wprowadzić. Mógłbym chyba zidentyfikować się z wizją, w której piąta edycja bierze cały stary świat jako startowy setting, trochę jak 7C pseudo Europę, mhm. czyli. Już jest nie tylko imperium, ono dalej jest nieźle opisane i trochę domyślne, ale poświęcamy od razu, już w podstawce, odpowiednio dużo przestrzeni Bretonii, Tilei i księstwom granicznym, powiedzmy tym trzem, nie od razu wszystkiemu. I mówimy: hej, już od razu dajemy Wam trochę więcej przestrzeni i oddechu w tym starym świecie, który znacie i kochacie, ale patrzcie, przygody o tam kondotierach tilańskich i ich tam wbijaniu sobie sztyletów w plecy, to od razu jest trochę bardziej kanon niż zawsze było. Dodajemy tam chaos, trochę mm -hmm. uzupełniamy te, te domysły tam o jakieś konkrety dotyczące loru i mówimy: Patrzcie, to jest od razu większy setting, a trochę mniej szczegółowo opisujemy imperium, ale Kaman, ludzie, macie miliard podręczników mm -hmm. na półkach, a to jest dalej aktualne, bo nie kasujemy starego loru, więc proszę mm -hmm. bardzo, korzystajcie. Się prosi przede wszystkim Bretonia, no bo Bretonia wyda to jest na pewno Francja, to jest wcale nie Francja, ale chyba też wcale nie Wielka Brytania, ta feudalna. Tak, 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 bo w związku z tym, że z Awalonu zrobiono jakąś półmistyczną wyspę, która nie pełni roli prawdziwej Anglii tak. w jej geopolityce europejskiej, tak. to trochę ta Bretonia się dociąża tym angielskością też. Też Tak, też zwłaszcza, mam takie że, tak zwłaszcza, że no jest tam chociażby ta pani jeziora, bodajże. Tak, ta tak nie tak. z Wielkiej Brytanii, no więc, czy to w, w, w Bretonii, no właśnie, Brytania, Bretonia. No to są właśnie jajski mity, które nam się kojarzą jednak z, 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 jakby z mitologią angielską. No. Tak, więc to jest no, ten angielsko-francuski angielsko feudalizm tak. i ym, to jest moim zdaniem przestrzeń, zwłaszcza, że Warhammer jest systemem brytyjskim i ma w sobie jakieś geny brytyjskie, no i ten Monty Python Chociaż Chociażby obecny, Monty Python i Groteska, no to setting brytyjski się trochę aż sam prosi, żeby tam był obecny i żeby można było tak. zagrać tam, co jest też dobrym. No właśnie, bo te settingi wtedy jest pytanie, co one nam dają, czego nie daje imperium, bo bez sensu robić Brytanię, która się. Nie, no, one by musiały go... być. I, i, ja to chyba widzę tak, że bierzemy trzy łącznie, może cztery z Kislewem, bo wtedy każdy jest wyrazisty. W sensie wtedy mówimy, dajemy wam, 4, bo na przykład Tylea i Estali jako pseudo Włochy, pseudo Hiszpania zdejmują się. Więc trzeba wziąć jeden z nich i zrobić go no U Europejczyków powiedzmy północnych trochę tak, tak. No bo I wtedy tyle tila... romańskie kraje, romańskie tak. języki, ciepło w obu. I, tak, tak, tak. No. I wtedy tyle ma atmosferę tych renesansowych Włoch, a ona jest fajna, rpg bo to są skrytobójcy, to są miasta państwa, które toczą ze sobą wojny, to jest jakiś rozwój sztuki, ale jednocześnie jakiś kulty slanesza. I weneckie Słucha sztuka, 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 technologia, handel, tak, bogactwo ogólno-pojęte. Geniusze w sensie, że robisz jakichś takich ala renesansowych geniuszek, których wyposażasz jeszcze w 50 wątków dotyczących chaosu i dziwnych maszyn, i trochę jakby to jest. Z tego da się wydestylować, moim zdaniem, ciekawy, grywalny setting, który pozostanie w kontakcie z resztą kamera. Mhm. Drugi to by była ta francusko-angielska Bretonia. Trzeci, Imperium, ewentualnie Kislev. Jesteśmy Polakami, więc robimy Kislev mniej jako Rosję, bardziej jako Polskę. I mamy też ciekawy, trochę orientalistyczny, mhm. y, 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 jakby czwarte miejsce. I mówimy: od razu to jest propozycja. Nie musicie zaczynać jako Reich jak jak czwartej edycji. Możecie zacząć jako obywatel Starego Świata. Wybierzcie setting. A potem zejdziemy głębiej w ten setting i on będzie miał jakieś tam swoje, prawda? No to tak naprawdę przede wszystkim można, no właśnie, bo gadamy o settingu, fajnie, fajnie. Może to sk skręt OSR-owy, czyli tylko content, ale jednak tak. mechanika. No I... tak, tak. No to w ogóle to, czego Warhammer w sumie nie ma, to chyba nie ma mechaniki pochodzenia, to gdzieś jakichś bonusów z pochodzenia, czyli co to to właśnie tworząc postać wybieram pochodzenie i ono definiuje języki, którymi się posługuje, definiuje może jakieś umiejętności, ma inne tabelki umiejętności, na które rzucam. A kurde, nie wiem, czy tak nie jest przypadkiem. Nie wiem, czy tak nie jest. Wydaje mi się, że czwarte, trochę tak czwarte, jest. Czwarta edycja ma mechanikę pochodzenia? Wydaje mi się, że no tak bardzo no, ogólną ma. Rasa to nawet definiuje, to jest, ale pochodzenie? Te, te prowincje chyba też mają jakieś... Bo skoro masz pochodzenie rajklandczyk. I potem dochodzą w dodatkach pochodzenia z innych regionów, to one się jednak czymś tam różnią. No to może dodatki, to mogę też nie kojarzyć przez dodatki. Dobra, więc Więc, chcę, więc to chyba wiem. w jakiejś rudymentarnej formie jest. Okay. Spodziewam się, że mało ciekawej. Ale w sensie, no to można tak... to mocniej podkreślić w mhm. tego typu grze. Natomiast, dobra, setting, setting, setting. Ja bym szedł do, do dyskusji o mechanice i na przykład do rzeczy, które żeśmy Warhammerowie zarzucali na materiale, dlaczego Warhammer jest beznadziejny. Więc teraz konkrety, jak w naszym zdaniem można by zrobić lepiej, ale jeszcze tak, teraz raz zastanówmy się, o, jakie są filary właśnie w, w tej części mechaniczno- gameplayowej, nazwijmy ją szeroko. Tak, więc zacząłbym od profesji. Moim zdaniem nie można po prostu wywalić profesji i powiedzieć, że nic się nie stało, to będzie po prostu D&D w starym świecie z tak. klasami. Jesteś wojownikiem podróżującym. O, nie, 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 nie. Tak, też tak Nie uważam. można o profesjach zapomnieć. I teraz, więc teraz, głośno myśląc, bo zwróciliśmy, zwróciliśmy uwagę na problem, że profesje nie łączą się specjalnie z poszukiwaniem przygód i z podróżowaniem tak albo można zrobić że profesja służy do i to jest jedna opcja robimy z tego the burning wheel albo traveler'a czyli w ramach procesu tworzenia postaci zależnie od tego jak stara będzie postać ile ma doświadczenia no to tworzymy jej life puffy, czyli wybieramy gdzie się urodziła i wybieramy po kolei ścieżkę profesji była chłopem potem się hmm. zaciągnęła była żołnierzem potem w tym wojsku stała się Łucznikiem, stała się kapitanem Łuczników, a potem stała wygnana i stała się więźniem. I potem w więzieniu awansowała i stała się oprawcą. I to jest jej ścieżka profesji. Tak. I w tym momencie i to definiuje nasze staty, skile, zdolności, ekwipunek. Bach, od teraz jesteśmy Puszkiwaczem Przygód i rozwijamy się, toczymy życie Puszkiwacza Przygód i rozwijamy się logiką Puszkiwacza Przygód, EXPEM, um, a już nie profesjami i nie awansujemy dalej w ramach Puszkiwania Przygód z oprawcy w Szampierza, z szampieża w Zwaćce, z za i itp. Ja czuję, że to jest jakaś metoda, ale ona jest jakby, ona nam nie zrewolucjonizuje gameplayu. Pytanie, dlaczego mielibyśmy go rewolucjonizować, jest to zatwarte pytanie, ale trochę dlatego, że te nasze zarzuty, wydaje mi się, że ten zarzut, który my stawialiśmy, że to się nie dokleja do gry, jest bardziej fundamentalny, w sensie, że nawet jeżeli postać w ten sposób powstanie, to ostatecznie ląduje Albo po prostu stwierdza, teraz już jestem poszukiwaczem przygód, czyli całe profesje przepchaliśmy w przeszłość. To trochę jest to trochę jest oszustwo. Na zasadzie, tak, ja na profesję, na etapie robienia postaci. Czy trochę jest, trochę nie jest. No, jeśli, jeśli by mocno ten system doakcentować, tak jak na przykład w Burning Wheelu, gdzie uważam, że on jest, jest trochę skomplikowany i trwa robienie postaci tam, ale widzę zalety tego systemu i piękno, bo zwłaszcza jak, jeśli nie gra się w Warhammera mega długiej kampanii, to z profesjami masz styczność głównie na początku, kiedy tworzysz postać. Tak. No nie, jeszcze więc... jest później to, no tak, no to jest to przez tak, ale to mówisz chyba do przeskakiwania nie trzeba mega długiej. Wydaje mi się, że wystarczy kampania w takim znaczeniu, nie mini-kampania. 10 sesji powinny zmienić profesję przynajmniej raz, tak mi się 10 wydaje. 10 sesji to nie jest aż tak mało we współ no współczesnych tak mało. czasach. Więc, więc ja widzę tu uspójnienie Warhammera jako systemu jednak o awanturnikach, którzy... Przeżywają przygody, a jest to bardzo popularny sposób grania Warhammera, nawet prawdopodobnie główny i możliwe, że 90%. Drugi sposób, jaki widzę, z takich już dużych sposobów, to jest stworzenie od razu na starcie do wyboru y, x trybów gry. Nie wiem ilu, nie może ich być za dużo, bo gra stanie się przytłaczająca i stanie się sesją minigierek więc hmm. taka, taka decyzja robocza to jest 3, ale wynikające jeszcze z niczego, z tego, że 3 to dobra liczba, która daje wybór, a pozwala ją ogarnąć i wtedy mielibyśmy tryb, w którym jakby gramy kampanię, bo o, o co mi chodzi, wyobrażam sobie tryb taki, gramy zbliżonymi profesjami i gra dokładnie ustawia, jakie profesje ze sobą tworzą ciekawe drużyny, i od razu się, wybierając ten tryb, ograniczamy się do tego. Na przykład wojskowa, na przykład bandycka, na przykład jakąś trupą cyrkowców. Gra daje od razu, nie wiem, 10 przykładów, bo w świecie Warhammera dużo można wymyślić tych dobrze powiązanych ze sobą drużyn, które mają sens w świecie, pracując w swojej profesji i w jej ramach yy, przeżywając przygody. Przed nim strażnicy dróg z pomocą kogoś tam. To często hmm. bardzo łatwo jest, jeżeli na mamy trzech bohaterów robić coś jednego i czwarty im pomaga w jakiś sensowny sposób, jest z innej profesji. Pytanie, czy hmm. nie, zamiast tego miejsca, mieć pewien proces, bo teraz um, możesz potencjalnie zubożyć proces tworzenia postaci. Gracz nie może przyjść i powiedzieć, ale stworzyliśmy fajną drużynę czterech strażników dróg, hmm. y, tylko gra nam dała 15 opcji do wyboru wybraliśmy tą. Hmm. Więc można zrobić proces, czyli na początku wybierzcie albo kategorię, albo jeden z graczy losuje profesję jako pierwszy, a reszta musi tworzyć pod niego i musi pasować, także wybierzcie kolejność i tak tworzymy, albo albo fajny algorytm losowania, w którym każdy kolejny losuje, ale z mniejszej puli, która jest tak zrobiona sprytnie ta tabela, ona byłaby wtedy dość trudna do napisania, ale dość ciekawa do rzucania. Że każdy miałby poczucie rzucania, ale ostatni właściwie rzuca już tylko k3 bo jak one się ze sobą sklikują coraz mocniej, to w... wiesz o co mi chodzi, o jaki efekt, nie? że jakby taki... Może być ciężkie inaczej niż komputerowo, żeby to zrobić, bo łatwo tak. zrobić z jedną profesją, czy względnie łatwo, ale też nie do końca i zaraz jedną mam ale do tego. Hmm. Można zrobić, że każda profesja ma swoją tabelkę profesji, czyli wylosowałeś na początku łowcę nagród, teraz łowca nagród ma swoją tabelkę profesji towarzyszących. Tak. tak. Wada? System się bardzo zamknie na, prof... na dodawanie profesji później. Mhm. a uważam, że to jest cenna zaleta systemu do też do do zmian do dodatków, do profesji regionalnych i tak dalej, i tak yy, dalej tak, przy czym widzę yy, dobrze zrobiony i fajnie narysowany, bo to jest taka kwestia ergonomii zasada, że kiedy dokładasz nową postać, to musisz ją po, yy, po, pogniazdować w bazowej mechanice wydaje mi się do zrobienia. W sensie, gdyby tam były fajne kolor kody i tak dalej, i to by było takie z cyklu gdy wprowadzasz tą profesję do gniazdu i ją w to, i w to, i w to miejsce i może być tam z opcjami tych i tych, i tych, to podejrzewam, że to nie jest rzecz nie do zrobienia. Tylko wydaje się to spoko, ale w rpg mając zaletę tego, że można do, po prostu dogadać rzeczy fikcji, wydaje mi się, że to fikcja to utrzyma akurat to przy tak. tworzeniu postaci na sesji Zero. Mhm. Że gracze i też gracze stworzą sobie na tyle spójną drużynę, na ile chcą sobie stworzyć spójną drużynę. Tak. Więc... Bardziej to bardziej chodzi o to, żeby dać im narzędzie do tego yy, na zasadzie, yy... czy znaczy może procedurę, rozpisać procedurę tak. tworzenia postaci, tak. Tak. jakąś, która... Dobry, procedura ma jedną zaletę: na każdym jej szczeblu można ją nagiąć albo ominąć. Ale trochę wtedy wiesz, co robisz, w sensie, że mhm. robiąc to szczeblami, ty w każdej chwili możesz powiedzieć: Oj, chyba zaciasna się dla nas, zrobiła ta procedura. W tym szczeblu sobie poluzujmy i wybierzcie zamiast losujcie, ale czujesz kierunek, w jakim ona cię przesuwa, i jesteś w stanie świadomie sobie odpuszczać albo dokręcać. To jest moim zdaniem zaleta, bo zawsze można powiedzieć, to jak można olać procedurę, to po prostu zróbcie sobie jak chcecie, ale to jakby to myślenie nie działa w sensie. Właśnie działa. Chodźcie z nami krok po kroku, ale możecie zboczyć ze ścieżki, ale okay, nie musicie. Ale zmierzasz z tego co rozumiem do tego, że drużyna, która ma spójne profesje, może mieć kampanię o byciu swoimi profesjami. Otóż to. Otóż to i wtedy to może być oś gry i wiadomo wtedy, że te kampanie będą jakby eksplorować inne aspekty, nie powiem inne rejony, bo one niekoniecznie geograficznie muszą siedzieć w różnych miejscach, mogą siedzieć wszystkie w jednym miejscu i y, różne jego aspekty dotykać, ale moim zdaniem wtedy jest duża szansa, y, że nie, i bycie w profesji, i chęć awansu na lepszy rodzaj swojej własnej profesji że wszystkie te rzeczy będą bardzo silnie zintegrowane z grą, z tym co się będzie działo na sesjach i z, y, gracze będą jakby trochę też wiedzieli, gdzie chcą iść i co robić tymi postaciami, w sensie y, to w trochę naturalny sposób może rozwiązać część tych takich strukturalnych, y, y, nazwijmy to problemów Warhammera, który bazuje na mistrz gry przygotował przygodę, y, bo po prostu będzie wiadomo, co ta drużyna chce robić w świecie, więc jej będzie łatwiej też być aktywną drużyną. A z drugiej strony gra dalej zostanie de facto grą o kim tylko chcesz w Starym Świecie bo te opcje będą kierować te kampanie w bardzo różne strony potencjalnie. Mhm. Bo jeśli sobie weźmiemy wszystkie te profesje, które są teraz, roboczo byśmy wzięli tą samą listę i myśleli tylko jak je ze sobą pokombować, to my jesteśmy w stanie to rozpisać na tych profesjach, które są teraz prawie, że okej, okay, może część wypadnie, bo okaże się, że są cztery takie profesje, które się super słabo do czegokolwiek dolepiają, plus nie są ekstratekcyjne same w sobie i właściwie można je uciąć bez żalu. Ale to by trzeba było taki proces przejść, pewnie roboczo, właśnie z profesjami, które już są, nawet mm -hmm. z kilku edycji połączyć, po prostu zrobić wielką listę i zastanowić się, jak można je ze sobą posklejać. I czuję, że taki tryb. Okej, okay, wtedy pytanie, czy to by były tryby gry, czy po prostu to by były. Ehm... Bo okej, okay, teraz już odbieram w coś, co, co, co już by było trochę indie -grą, na zasadzie taką narzędziówką. Bo wyobrażam sobie, że później, kiedy Miske dostaje tą drużynę, to dostaje też zestaw narzędzi do tego, jak konstruować kampanię, ale zostawmy to na razie. W każdym razie to jest jedna droga, jaką widzę, czyli takie właśnie drużyny, które są zorientowane na profesję. Tylko nie widzę kurczę, koniec końców wielkiej zalety. To znaczy, można by wziąć ten model mocnego zachęcenia graczy do stworzenia drużyny spójnej i profesjowo. No bo w tym modelu, nawet jeśli masz live puffy burning i sobie profesje służą do tego, żeby po prostu opowiedzieć historię twojej postaci przed, roz, przed wyruszeniem w drogę, mm. no to i tak możesz złożyć drużynę, słynne drużyny, porywacz zwłok, uczeń alchemika, tak. łowca nagród i prawnik. Więc okej, okay, ten problem eliminujemy. Natomiast cała kampania o profesjach, czy potem, kiedy oni będą awansować z tych profesji i zaczną się potencjalnie rozchodzić w różne kierunki, no to albo będziesz dalej trzymał mocny rygor tego, jakie profesje są dostępne w kampanii do rozwoju, albo mm. ta zaleta ci się rozjedzie i oni mogą awansować. Jeden w rycerza, a drugi w kapitana najemników, a trzeci w strzelca wyborowego, a czwarty w alchemika. Jednak i jakby ro zaczyna robić się ten tryb, zaczyna być przytłaczający co do sposobu grania, mam wrażenie. Wiem, wiem, o Pytanie, czy wtedy nie będą już, jakby, czy wtedy nie będą podejmować tych awansów, grając w ogóle w kampanii, która jest o pewnych ich celach jako grupie, nie będą też awansować z, jakby z, w kontekście tego i z myślą o tym. Nie? Że jeżeli gra generalnie będzie o tym, to możliwe, że ten problem nie będzie tak duży, bo będą umieszczać je w bardzo naturalny sposób w fikcji te awanse. W sensie jako opcje, no bo to jest tak, że trochę, bo nazwijmy to narracyjnie są dwa typy awansów w profesji, pewnie więcej niż dwa, ale teraz przychodzą mi do głowy dwa, które są istotne do argumentu. Jeden to jest awans w hierarchii, czyli lepszy rodzaj profesji to jest po prostu wyższy szczeblem, ten sam typ. Jakby po prostu jesteś tym samym gościem wyżej w hierarchii, więc możesz więcej więcej umiesz, bo jesteś lepszym tym samym. Mhm. Drugi typ awansu to jest awans nie w hierarchii, tylko w bogactwie i w możliwościach, czyli byłeś uczniem medyka, teraz jesteś medykiem, masz samodzielną profesję, jakby robisz dalej te same no tak, rzeczy, tak, lecz tak. ludzi, ale masz możliwości, jesteś samodzielny, a potem jesteś arcymedykiem, dalej jesteś tym samym gościem, który leczy ludzi, tylko robisz to świetnie i szanują cię bardziej i masz lepsze środki, a trzeci rodzaj to jest chyba awans na de facto coś innego, część profesji też ma coś takiego, że w fikcji to jest naprawdę zasadnicza zmiana powiązana trochę na ślinkę, że nie wiem byłeś... No niektóre nie są na ślinkę ale no już myślę chociażby giermek w rycerza no nie, to jest ten awans trochę medyk tylko na sterydach ale już na przykład no giermek w rycerza w rycerza zakonnego, tak, nie ma gwałtownych no. zmian, ale już skręciłeś tak bardzo, że robisz możesz robić istotne inne rzeczy niż, niż giermek. Tak, tak więc wydaje mi się, że jeżeli to jest ta, że i w tych pionowych i w tym, gdzie jest przyrost możliwości, tego problemu aż tak bardzo nie będzie, bo e, jeśli ktoś będzie awansował w hierarchii, no to ta gra od początku była trochę o tej hierarchii, więc spoko, będzie po prostu bardziej kompetentna drużyna i bardziej samodzielna. E, jeśli natomiast będzie przyrost możliwości przy zostaniu tym samym, to tego problemu też nie ma. Problem jest przy skokach w bok, ale no to też można ograniczyć tym startowym drzewkiem, powiedzieć, że jakby E, okay, też... ale czy nie dociążasz za bardzo bazowej gry, bo może zamiast tego jednak mm. bazowy sposób bazowy sposób tworzenia postaci, no to są life puffy, czyli profesje mówiące o tym, bo tworzysz historię postaci i profesję naraz, to jest zaleta mm. tego systemu, też fajna. Um, no tworzysz to i grasz potem awanturnikiem, czyli już levelujesz na innych zasadach, mm -hmm. natomiast możesz wydawać książki z kampaniami i grasz w te kampanie, Oto lista profesji, którą możesz grać w tej kampanii. To jest kampania o wojskowych, tu jest lista profesji. W tym momencie kampanii otwieramy te profesje jako profesje zaawansowane, tylko to jest lista do wyboru. I wiążesz to z dynamiką kampanii. Ona... Teraz pytanie, czy to kampania wtedy też jest tak bardziej liniowa, bo to może być, ok, widziałem książkę kampanii, ale możesz być rozpisane krótsze kampanie, np. jedną książkę, gdzie są cztery, jeśli chcesz myśleć produktowo. I wtedy to, co mówisz, jest bardziej sprzężone z konkretną kampanią, już konkret i wydarzenia, i setting, i postacie, i może bardziej modułowo, żeby nie było tak, że to są kolejne Warhammerowe liniowe scenariusze, grajcie po kolei, tak jak jest zaplanowane, tylko bardziej modułowo, no ale żeby tam to robić, ale bazowa grażby pozostała elastyczna, bo to takie nagromadzenie procedur, trybów gry, jak można grać, jak można levelować i wytycznych dla gry brzmi morderczo dla Warhammera, który, no właśnie pytanie, czy po, jak elastyczny powinien pozostać Warhammer? Czy dalej będzie mhm. można poprowadzić wszystko na Warhammerze piątej edycji? Bo drugie, drugi pomysł, jaki, jaki mam, jeszcze inny niż Life Puffy, który umieszcza... Y Profesję tu i teraz jest taki, który w bardzo skromnym wymiarze robi czwarta edycja, ale można by go było powiększyć. To jest taki, że gramy awanturnikami i dla nas na sesjach ich przygody to jest sedno sprawy, mhm. ale dla nich ich przygody to jest przerywnik, dlatego każdy ma ciekawy downtime związany ze swoją profesją i zawsze jest zasada: robimy pewną strukturę, w której zawsze między przygodami wszyscy wracają do swoich zajęć. I odbywamy I tak? trochę takie krótkie slice of life, bogacenie się, rozwijanie się w swojej profesji, zwiększanie swoich możliwości. Po czym przygoda? Bo, te, bo to jest trochę akceptacja tego, jak działa ta fikcja w kamerze teoretycznie każdym, gdzie szybko, szybko, niby między przygodami znalazłeś czas, żeby się nauczyć być szamperzem, chociaż w przygodzie robisz kompletnie coś innego. I tutaj daję temu, temu pewne ramy, które sprawiają, że to może być jakoś tam. Yy, angażujące i potencjalnie ciekawe. Taka ta Fellowship face z one Ringa, mm -hmm. Że okej, okay, wróciliście do domu po przygodzie i teraz każdy z was ma jakieś swoje, nie wiem, jedna scena, kilka decyzji rozwojowych i po prostu czujesz, że to życie upływa. Yy, 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 okay, i się dobra, normalne, tak latę życie. tego absurdu z Warhammera. Stwierdzenie tak. tak po prostu jest w tej konwencji, że niektó niektóry, niektóre osoby się spotykają raz na trzy lata zrobić przygodę. Tak. Tak, albo raz na pół roku, nie, czy nawet raz na trzy miesiące, ale jednak ogólnie potem wracają do tego swojego normalnego życia, które gdzieś tam oglądamy i mamy trochę zakotwiczenie w świecie no po jednej time. fajnej sensor. To można by połączyć, można połączyć z no, Hostą mechaniką pathów, czyli profesję właśnie, profesję, coś, co się dzieje w międzyczasie, czyli jeśli masz dość czasu, to może możesz kupić kolejną profesję i tak rozwijasz się. W czasie przygody za expa, za to, co robisz. Natomiast w międzyczasie, jak mija czas, też kupujesz profesję i rozwijasz się z upływu czasu. Także dwa mechanizmy rozwoju. Jeden przy tworzeniu postaci i między i w downtime, drugi w czasie przygód i za to, co robisz. I teraz to może oczywiście wpływać w dwie strony, bo może byłeś farmerem, ale w czasie przygody nauczyłeś się takich rzeczy, że teraz nie będziesz nie wrócisz do, farmo, do farmowania, tylko wrócisz do. Czy zaczniesz być może najemnikiem, bo tak się nauczyłeś bić i ta fikcja się potoczyła i teraz sobie symulujesz kolejne dwa lata życia jako najemnik. I tak. w ten sposób twoja, twoja kariera idzie. Jakby, okej, okay, to, to pozostaje ten absurd fikcji, ale nie mam teraz innego wyjaśnienia niż bogowie chaosu prowadzą tę grupę z jakiegoś tak. powodu i tak. I, i tak się dzieje, więc to jest... Ale mam inne pytanie w takim razie. w no w takim razie. Ogólnie do, do całej gry. Jak wygląda sesja Warhamera pewnej edycji? To znaczy, no, bo Warhammer mówi no przygody. Kupiłeś tak. scenariusz i go prowadź, albo napisz własny i go prowadź. Moja intuicja najpierw powiem taką, jak jest moje marzenie. Kiedy nie myślę produktowo. Chociaż kto wie, no może właśnie czasem trzeba. To jest jednak naprawdę dobrze i ciekawie zrobione slice of life, to znaczy i to takie typu, slice of life to jest trochę przesada bo to się kojarzy z bardzo konkretnym gatunkiem ale chodzi mi bardziej o rzeczy typu y, dużo, dużo procedur do mapowania czasu i przestrzeni czyli wybieramy sobie, to może być nawet założenie kampanii wybieramy sobie, przynajmniej startowo, bo one nie powinny być super ograniczające, one powinny być takie, hej, kampanii Warhammera wystartujcie, tworząc własną gminę z miasteczkiem, albo nie wiem, dzielnica Aldorfu, coś takiego Pamiętaj, mistrzu i gracze, nie musicie tam zostać na wieki. To nie jest gra tego typu indie, że macie tam umrzeć i żyć i nie można z niej wyjść, ale zalecamy taki tryb, że tam powinniście zacząć. Stwórzcie wspólnie albo mistrz BN-u, wylosujcie jakieś problemy startowe tego miejsca, poobijajcie się o nie, poróbcie sobie przyjaciół, wrogów, pobądźcie chwilę w tych profesjach, zobaczcie ten świat, niech on sobie zacznie żyć i niech was to wystartuje. Już jakby do kampanii, która która też może przybrać różną formę, albo większego sandboxa, albo bardziej liniowej, jakiegoś świata przygód, ale jakby pożyjcie trochę w tym świecie, bo jego siłą jest to, że nie jest generycznym światem fantazy, tylko jest jakiś baron, są jacyś kultyści, są te wszystkie rzeczy, nie spotykajcie ich po prostu przypadkiem, tak jak zwykle jadąc na trakcie, trafiliście na gospoda, a w niej jest mroczny kult, tylko pożyjcie gdzieś na jakimś... Na jakiejś przestrzeni, która pozwoli temu światu pokazać to, że on jest światem zależności, że jest światem feudalizmu, światem kupców, światem y, y, jakichś śmiesznych. Y, tarć między rasami, światem, gdzie przychodzi czasem elf z lasu i coś tam, że niech to wszystko się podzieje, niech się ten garnek zagotuje. I jak się podgotuje, nie wiem, 3, 4, 5 sesji, ile chcesz mieć szugry, to jakby sky is the limit. Warhammer zawsze był grą wielkiej swobody. Nie chcemy cię dalej ograniczać, ale daj szansę tej naszej strukturze, żebyś chwi żebyście chwilę posiedzieli, żebyś jakby ograniczcie się terytorialnie po to, żeby nie ograniczać tam graczy scenariuszem. Taki free play, ale właśnie celowo w ramach, które sobie wszyscy razem stworzymy. Złóżcie sobie wycinek Starego Świata na bazie o postaci, No takie te playbookowe, jakby gry BTA mają bardzo dobrze zmapowane takie wspólne tworzenie, i tak naprawdę można by to było zaprzęgnąć w jakiejś takiej bardziej trad-friendly formie, żeby zwykli gracze się w tym nie pogubili. Eee, taka. I ja bym najchętniej zagrał w czymś takim w całą kampanię, najwyżej rozszerzał to później ale no to ja. Zakładam, że jeśli wymyślamy Warhammer 5 edycja, no to ona musi też mieć przestrzeń na trochę, na trochę bardziej liniowe i trochę bardziej epickie historie, ale nadal czuję, że one mogą tylko zyskać, jeśli zostaną, jeśli gracze się najpierw tak jakby z zakorzenią w tym świecie faktycznie na sesjach, a nie tylko poprzez opowieści na sesji Zero i historię postaci na kartkach. Hmm. Na początku miałem wrażenie, że ciągniesz trochę stronę OSR-u do tej gry. Co to za gra? nieważne, zróbmy z niej OSR. Czy znaczy, to nie jest do końca OSR, to tworzenie wspólnego settingu. Kurczę, nie wiem, czy do mainstreamowej gry, ale okej, okay, to jest rozkmina na bok. Myślałem o czymś innym trochę w międzyczasie, trochę zainspirowany. Ja chyba wytoczyłem jednak osobistą wojnę drużyną. Mm -hmm. W takim rozumieniu, że gracze są zawsze w drużynie, i wydaje się, że Warhammera mogłoby bardzo otworzyć no znów myślenie serialowe. Ono nie jest tylko serialowe, ale serial chyba ładnie opisuje to, o co chodzi, i rozumiem tutaj serial w takim rozumieniu ale Gra o Tron, chociaż bardzo dużo seriali, gdzie jest wiele postaci i że widzimy, ich wątki przeplatające się równolegle, one czasem się spotykają, czyli na przykład są trzy postacie, na początku są trzy osobne wątki, potem dwie się spotykają i one mają razem wątek, ale się rozchodzą, znowu są trzy równolegle, dwie inne się schodzą, potem z trzy się schodzą, ale się rozchodzą. To ty rozbiłeś ten startowy problem, o którym tyle gadaliśmy. To w tym trybie on w ogóle nie istnieje. W sensie wtedy wylosuj sobie dowolną postać z dowolnej profesji, potem razem stwórzcie przestrzeń i czas, gdzie te postacie mogą tak. żyć i się ze sobą stykać. I grajcie bez dłużyny. Pytanie, czy to nie jest większa rewolucja niż wszystkie, jakie zaproponowałem. Znaczy, mi się podoba, ja bym tak grał w camera. No tak czuję, i Ale... wtedy, wtedy w ogóle można zostawić profesję, bo to jest przygoda tak. o twoim byciu profesją. Tak. I wtedy można losować absolutnie dowolne. Może być żebrak i szlachcic w jednej przygodzie, nie muszą być żadną drużyną, Mogą tak. się spotykać tylko wtedy, kiedy szlachcic rzuca żebrakowi e, e, kilka szylingów codziennie, kiedy go mija na placu. Chociaż nie? muszą być jakieś interakcje, no chociaż na abstrakcyjnym poziomie, że te wątki jakoś do siebie nawiązują. Jeśli oglądamy rolę bogactwa w życiu żebraka, to oglądamy tak, tak, tak. rolę no, bogactwa no, w życiu no, szlachcica. To jest jakiś minimum, ale też pewnie chcielibyśmy, żeby gracze mieli ze sobą interakcję, a nie że. Obserwują tak, wzajemnie. To tu, tu by wątki. pewnie pomogło to tworzenie wspólnie settingu i nawet fajne, proste narzędzia do tego, żeby o te rzeczy musiały się trochę zaplatać. Tak jak sytuacja startowa fiasko, tylko też jak trochę jak wspólne stworzenie mm -hmm. w grę PBTA, że po prostu y, jest procedura, która sprawi, że to będzie ze sobą jakoś zazębione i koniec. Jak to zrobicie dobrze, to po prostu będzie, bo te wątki będą tam się dotykać. No Mi się taki pomysł bardzo podoba. No, tą procedurę trzeba by o nią mocno zadbać, bo myślę na przykład o grze o Tron, serialu. No to jednak dużo postaci nie miało ze sobą przez bardzo długo. Tak. Na sesji RPG to by mogło być nieakceptowalne. Um, więc, i teraz pytanie, czy jest coś innego niż setting komedii romantycznej, gdzie faktycznie wszyscy siedzą na zamku przez 10 sesji no i jest jeden zamek? Nie, no miaste, y, miasteczko z zamkiem, wsią i kawałkiem lasu, gdzie są ludzie nie? Tak wymyślam teraz tak jakby. Okay. Y, taki ale jednak. Nie? Musi sensie... być lokalny setting, bo inaczej te postacie, jeśli które zacznie tak. podróżować, no to już robi się problem. Tak. Ale okej, okay, miasteczko lokalne, faktycznie zamek i okolice. Ewentualnie w miejskim, no to już w ogóle nie ma problemu. Dzielnica miasta jako startowy setting, w którym wszyscy się poruszacie i macie tam jakieś swoje sprawy. Okej, okay, dzielnica miasta. Stat statek to jest też łat tak. łatwo tutaj zrobić, no bo zamknięta Przeciutek przestrzeń. Statek jest bardzo ciasnym settingiem, nie? ale teoretycznie... Można. No ale to tym bardziej, tym bardziej pomaga, bo postacie jednak się ocierają o siebie ramionami, że tak powiem. Tak. tak. No ale tu jest to wyzwanie, że to łatwo może, brak tej drużyny może sprawić, że te wątki się naprawdę będą rozchodzić i będzie problem tych sesji. Jak u... pytania widzę już na pipie. Jak zrobić, żeby nie mieć po prostu trzech osobnych wątków? Dwóch graczy się nudzi, kiedy oglądają sceny tego pierwszego, czekają na swoje. Jak zrobić, żeby to jednak było połączone? Inaczej niż pójść radykalnie w grę z scenarzyst ten, dla scenarzystów, czyli zarabiasz tak. metawalutę, i tą metawalutę wydajesz w scenie innego, gra albo w innej scenie gracza ją zarabiasz, i wydajesz w czasie swojej sceny, no bo można tak to spiąć, prawda? Bo tu znowu, bo, bo, bo trochę ten mój pomysł, który nie, 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 nie umiem go sfinalizować, że trzy tryby, to mhm. teraz gdybyśmy chcieli stworzyć jakąś myśl syntetyczną do tego, a też trochę nawiązać z naszego pomysłu z innej rozmowy dzisiaj, który wymyśliłem trochę jako model, a trochę się boję zdradzić, bo to jest spoko pomysł, ale idea, w której yy, jakby jest po prostu, mamy sobie nasz setting kamerowy, w nim różne rzeczy i teraz jakby dajemy trzy tryby gry, z których jeden nazywamy trybem serialowym, jest to dokładnie to, o czym mówisz, drugi nazywamy trybem drużynowym, ale w takim rozumieniu, że robimy te drużyny z, z, zogniskowane wokół profesji i jednego wspólnego celu w świecie, i. No, i kurde, ja bym zrobił tylko te dwa tryby, tu be honest. I wtedy gra przynajmniej jest jakaś. W sensie nie ma tego trybu, który miałeś w każdym innym kamerze, bo miałeś już każdego innego wolkamera. Więc. Y a tak naprawdę każdy z tych dwóch trybów zawiera sporo jego elementów, więc to nie jest tak, że one będą obce. W sensie w tym serialowym będziemy robić te różne śmieszne rzeczy dla profesji, e, będziemy przeżywać te jakieś tam przygody, każdy będzie miał jakieś swoje sprawy, a w tym drugim będziemy grać trochę bardziej typowo, ale jednocześnie wycinkowo. W sensie jeśli będziemy mieli kampanię, powiedzmy o strażnikach dróg, nie wszyscy muszą być strażnikami dróg, ale mhm. większość, no to. Ona będzie ciaśniejsza tematycznie niż taka serialowa, bo mniej się będzie działo różnorodnych rzeczy, będziemy robić strażnikowo-drogowe rzeczy, ale będzie mocno eksplorować jakąś część Starego Świata. Mhm. I wtedy ja, w takich... ja bym jednak na pewno zostawił tryb awanturniczy. E, w domyśle tryb do robienia przygód, w tym kupionych modułów. Chociażby dlatego, że uważam, żeby dobrze, żeby na najnowszej edycji Warhammera dało się zagrać klasyczne moduły typu Wewnętrzny mhm. Wróg. Okej. Okay. No to byśmy mieli trzy tryby wtedy. Mm -hmm. Które potencjalnie nie wymagają, dobrze by było, żeby one nie wymagały innej mechaniki w rozumieniu tym ziarnistym. W sensie mechaniki jak rozstrzygania i tak dalej. O nie, nie, wtedy nie. nie, 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 stanie nie. Za one muszą hulać na tej samym... Wtedy silniku. robisz osobne gry już po prostu. Tak. E, no. Okej, okay, okay. to, to teraz może pytanie... A propos mechaniki. Hmm. Um, bazowe mechaniki. Bazowy hmm. rzut. Co, co z nim? I teraz mogę od razu pociągnąć myśl. Więc jedno pytanie to jest, dobra, pytanie, sposób myślenia oddolny to jest naprawianie. Weźmy to, co jest. Mamy KASTO. Ja bym po prostu dokończył dzieła rozwiązania, które zaproponowała czwórka, czyli wcielił to plus 20% do przeciętnego testu w atrybuty i po prostu standardowy atrybut średniej postaci to jest na początku 50% i wokół tego się rzuca. Tak rzucasz uh -huh. 40 plus 2K10 albo na przykład 30 plus 4K10. To jest, to jest de facto statystyczna, bo jeszcze kwestia ilości kalka rozwiązań tych większości OSR-owych systemów, gdzie masz D20 i początkowo wszyscy stulują w okolicach dziesiątki i 50% szans na rzut w tych Rolandach na przykład, niech to są podobne do Warhammera tak, Warhammeru. tak, to w tym sensie tak więc to jest, to jest rozwiązanie oddolne najprostsze, na procenty natomiast no pytanie od odgórne jest takie czego my chcemy od rzutu akcji no bo ten rzut Warhammerowy daje sukces i porażkę binarnie chyba jest jakaś mechanika stanów pośrednich jest, ale jest, nie bardzo są Stopnie są stopnie sukcesu, tak tak, ale nie ma na przykład mechaniki, nie ma stanu tak, ale na wyniku kostek i teraz pytanie, czego chcemy. Znaczy... On jest w, tych, w tych stopniach sukcesów one są tak zrobione teraz, no więc, tak, tak, tak. Że, że wśród nich tamte w okolicach zera, czyli kiedy jesteś bardzo blisko, kiedy ci się udało, ale na styk, to jest tak, ale, kiedy ci się nie udało na styk, to jest nie, ale. Mniej więcej tak to działa. Okay. Natomiast, kurde, no... Tylko pytanie... z, mojego doświadczenia, z mojego doświadczenia wynika, że... Liczenie względnych wartości jest nieprzyjemne przy każdym teście. Tak, czyli wypadło 36, mam szansę 52. O ile się nie udało i czy to się mieści w zakresie? Tak, dlatego ta mechanika, chociaż na papierze wydaje się super prosta. Ej, przecież umiem dodawać 1,2 dziesiątki. Ona wrzuca takie wyzwanie, że głupio ci powiedzieć, że jest trudna. Ja czytam czwórkę sam pomyślałem, nie no dobra, spoko, w miarę to chyba jest, będzie wszystko proste. Ale no po prostu mózg się potyka o takie rzeczy. Oczywiście da się kombinować, że na przykład patrzysz tylko na cyfrę dziesiątek, więc nie liczy się pełna różnica o 10-15, tylko liczy się różnica dziesiątek. I, też żeby tak go, i, też tak to... I czwórka też tak robi. No właśnie. Tak, coś, coś, mi, tak, coś mi tak świtało. W tych stopniach sukcesów w każdym razie. Każdy mm -hmm, ci patrzysz tak. na dziesiątki, nie wikłać się w jedności. Ale ja, ja, ja powiem tylko, jakby jaka mi przyświecała, bo mi się przypomniało teraz przecież ten mój Thunder Hammer i tam mi przyświecała zabawna idea, że yy, Warhammer musi rzucać 2K10, ale przecież to nie znaczy, że, że rzut ma być procentowy, więc przypomniałbym, uh -huh. że Iron Sword ma 2K10, więc to, ale to jest bardziej trochę przez to, że to jest ma 2K10 dla mnie, i Gothic ma 2K10. Tak, jest to bardziej żart z Warhammera, dokładnie tak, ale trochę bardziej zmierzałem, do, prawdę mówiąc, zmierzałem nie do tego Iron nowego rzutu, który moim zdaniem jest yy, trudny, bo ciężko go modyfikować i do mainstreamowej gry mógł być zbyt dziwny, bardziej mój żart szedł w kierunku tego, że może, może gotikowo-kultowy rzut, w którym trochę trolujesz fanów i mówisz Urhamer to 2K10? No, wiadomo! No. ale, <grym> ale tak, czym robisz taki rzut? Sam go wybrałem po długich, po długich kombinacjach do gotika, więc jestem z niego w merę zadowolony. Uważam, że jest solidnym rzutem. I też tym, że on ma przedziały no, tam jest trochę, jest liczenie przed rzutem, ale po to, żeby po rzucie była jasna sprawa, czy jest mm -hmm. 10-15. Mm -hmm. W miarę łatwe do, progi do zapamiętania to nie jest jakieś 11-14, ani 11-17, 10-15 w systemie dziesiętnym, w tak. którym myślimy, w miarę łatwe do zapamiętania. Tylko ja, no ja wybrałem sobie w końcu, zaufałem Bladesom, że to są w miarę ciekawe trzy przedziały, czyli sukces. Y Sukces częściowy, tak, ale, gdzie można kombinować, można zrobić, że to jest mniejszy efekt, ale może pełen efekt, ale konsekwencja. No i kategoria nie i najczęściej nie i, czyli coś się dzieje na konsekwencji. Mhm. Teraz pytanie, czy to faktycznie też Warhammer ulepszy Warhammera, czy Warhammer może tego nie potrzebuje, może potrzebuje czegoś innego? No to będę Warhammer trzecia edycja dołożył tak bardzo chciał ten rzut otworzyć, że dołożył mnóstwo kostek i otworzył mnóstwo kombinacji. Więc, ale Aż to w... Za mnóstwo. W, pe... w pewnym sensie, w pewnym sensie to jest jakby coś takiego, co pozwala uzasadnić jakieś dalej idące zmiany i tak robimy mniejsze niż trzecia edycja. Hmm. To trochę mówię po żartem na zasadzie, że już ktoś zrobił kiedyś większą rewolucję. Moim zdaniem te przedziały by wystarczyły. Pytanie będzie bardziej... Czy... Ale jednak odchodzimy od dwóch przedziałów sukces-porażka. Znaczy, no czwórka ma pomniejsze, ale... Kurde, znaczy, mi się wydaje, że ciężko jest zrobić rzut na kasto dobrze. MotherShip ma mechanikę na kasto w miarę, powiedzmy, najnowocześniejsza mechanika, jaką znam na K-100 to jest MotherShip. Też nie mm -hmm. jestem jakimś fanem, no ale pewnie tam bym szukał. Tym bardziej, że wiem, chyba kiedyś słyszałem, że gość od Shipa będzie robił swojego Warhammera też. Na znaczy nie będzie Warhammer, tylko Walkhameroid, ale mm -hmm. tak. Więc też o tym pewnie pomyślał, skoro to robi. Y więc może tam szukał inspiracji, ale pewnie... Ja bym się pewnie skłaniał do tego 2K10 z przedziałami, o którym Ty mówisz. Właśnie, żeby zachować te 2K10, żeby się nie wypiąć dupą na te, na te lata rzucania tymi kostkami, żeby ludzie mogli rzucać tymi swoimi ukochanymi kostkami kamerowymi, które mają od lat 90., na przykład. nie? Mhm. Żeby tego, żeby nie naruszyć tej tradycji tutaj, a jednocześnie Wydaje mi się to jest dość eleganckie podejście z cyklu. Robimy nową grę, nie będziemy się obracać na każdy detal jak czwórka, bo na tym poległa. Hej, nie chcemy zrobić tych samych błędów, co czwórka. Co bo trójka się, Ale nie właśnie, co, i, i trójka, i czwórka, czwórka. Bo czwórka się wystraszyła jakiejkolwiek jakichkolwiek zmian. I zrobiła tylko łatanie. Okay. Więc w tym sensie, skoro robimy piątkę, to zakładamy to, że żyjemy w świecie, w którym czwórka się wyczerpała. Czyli dlaczego mamy znowu wdepnąć w to samo bajero i z tchórzostwa okay. zostać tam, gdzie czwórka? Nie? nie róbmy tego. Jednocześnie nie idźmy tam, gdzie piątka tak daleko, że musicie kupić osobne kostki i karty. Zachowajcie wasze kostki do Warhamera. Kult już trochę przetarł szlak, wiadomo, że byśmy mieli trochę inne modyfikatory niż Kult, ale mówię z dużych gier, plus, plus ty to też testujesz w Gotiku i mamy ten rzut 2K10 z przedziałami i moim zdaniem to by było eleganckie rozwiązanie problemu. Pewnie mm -hmm. bym się za nim wstawiał mocno. Mm -hmm. Uważam, Jeż... że jest łatwe do zapamiętania to, że jest 10-15 i tak dalej. Z koncepcji, które... Jeszcze pytanie, czy jestem w stanie obronić... Więc okej. Okay głośne myślenie, hear me out. Rzutka 100, mhm. ale twarde przedziały, czyli na przykład 20 i poniżej, to jest zawsze nie i. Czyli jeśli masz skilla 35, albo załóżmy, że masz skilla 21, to 21 to jest sukces, a 20 to już jest nie i. Założenie, mhm. że im masz więcej kompetencji, tym większa szansa, że będziesz miał sukces, który nie zaboli cię aż tak bardzo, ale jeśli jesteś leszczem, to sukces będzie zawsze pełną Pełną porażką. I tylko wtedy, tylko mamy nie i potem mamy nie. Ale to się robi śliskie przy tak ale, bo tam już ciężko dołożyć tak ale sensownie. Więc chyba tego nie obronię. Bo tam łatwo zrobić tak i, że od pewnego poziomu jest tak. Ale 80 i w górę to jest już tak i zawsze. Ale musiały skill. Kurde, czuję że, to się, czuję, że to się wywali, a też będzie powodował straszne frustracje, bo nie będzie się dało, część testu to będzie kompletna, totalna porażka. Jeśli nie, jeśli mistrz gry nie będzie tego mistrzował z takim bardzo osr zacięciem, gdzie się rzuca super rzadko i, w, i rzeczy mają ci wychodzić, a testy są już tylko w krytycznych sytuacjach i wtedy bierz na klatę te komiczne porażki, to mhm. jeszcze spoko, ale jeśli to będzie nie, mistrzowane dość tak, klasycznie, nie. to to będzie gra straszliwej frustracji. Tak, inny ekstremalny pomysł to rzucasz większą pulę k dziesiątek z rozdzieleniem dziesiątek i jedności i wybierasz sobie najwyższy wynik z tego, co jest na stole, co możesz złożyć i patrzysz na uniwersalną rozpiskę do 20 nie i do, do 40 nie. Tak, tylko że pytanie jest takie, czy, czy zachowanie k 100 o którym musisz myśleć odwrotnie, czyli im więcej, tym lepiej. Nie jest, yy, nie będzie Grunt, bardziej frustrujące tak. dla przyzwyczajonych ludzi, niż odejście od kasto. Co mi chodzi? Bo to tak, że... tak faktycznie, bo odwróciłem po drodze kasto. Bo kasto jest tak. Rolandek głośnomerowe. No tak, tak, tak. Yy, więc. Yy... Więc, ale dobra, wydaje mi się, próbujmy, czy teraz trzeba będzie to parkować w ogóle, nasze tutaj na Dzisiaj, najwyżej, jak się ludziom spodoba, będziemy się zrobić robić takie podcasty częściej. Ale ja bym został przy tym roboczo, przy tym 2K10 z Tak, nie, myślę, że to jest jest, jest na to. Czuję, że to jest eleganckie to, Jest to rzut, który mam przemyślany, no bo Gotik i do niego doszedłem metodą do propie błędu, więc więc podpiszę ja się pod tym. Tak. Całkiem lubię. I teraz coś, no to, to już wiadomo, to ja już dam wyraz swojej obsesji, ale niech będzie. Ja bym oczywiście y, zostawił atrybuty, niekoniecznie wszystkie, bo jest ich za dużo, jakieś, wybrałbym je, przynajmniej część zostawił nazwy. To jest zabawa na duże, jakie i czy wszystkie. I na pewno wszystkie, wszystkie skille załatwiałbym profesjami. W sensie, profesja daje ci ułatwienie hmm, okay. lub, lub bonusy, po prostu nie ma już skili. Profesja w, w swoim opisie powinna mieć tagi. Co ta profesja pozwala ci robić, co umiesz będąc w tej profesji, żeby to nie było zupełnie freeformowe. Free po prostu patrzysz, czy masz tak. Jak masz tak, to rzucasz nim z ułatwieniem albo coś dodajesz. To już jest dłuższa dyskusja. Natomiast rzucasz na atrybuty, rzucasz na atrybuty, bo w takim systemie 2K10 nie możesz mieć atrybutów. Znaczy możesz mieć. No w Gotiku masz, ale mm. w Gotiku są też bardzo duże skoki skalowe. Ja bym to jednak robił po prostu profesje z fajnymi tagami, które mówią ci, co umiesz dość konkretnie yy, i odwołujesz się do nich, plus rzucasz na atrybuty, które normalnie rozwijasz i które trzeba by się było zastanowić, które dla tradycji należy zostawić z tą mhm. samą nazwą, a które kompletnie nie mają sensu i trzeba je w końcu jednak wyrzucić. A to powiedz mi tak, ja co do atrybutów nie jestem pewien, czy nie ma ich za mało, poza tym, że może nie jestem fanem już tych atrybutów pochodnych, że masz krzepę i siłę osobno. To brzmi dla mnie brzmi dla mnie trochę dziwnie. Natomiast odchudzona lista od Warhammera II, nie mam do niej wielkich zarzutów. Przeczytasz mi? Masz ją tam gdzieś? Po sobie... Ojej, może ją pamiętam. Ty. Czekaj, czy szybkość tam jeszcze była? Nie, walka wręcz, umiejętności strzeleckie, krzepa, potem jest chyba odporność, zręczność... Ogłada jest na końcu, na pewno, siła, woli, inteligencja. Osiem, o ile się nie mylę. Kurde, spokój, Jak, jakbyś nie miał skili tak, to... jest, jest, tylko potem są takie, te powiedzmy, bardziej techniczne, pochodne, um, czyli siła wynikająca z krzepy, wytrzymałość wynikająca z odporności, ataki, magia, punkty przeznaczenia, punkty szczęścia, chyba tam jest szybkość. Jakieś takie. Natomiast one są. Roboczo, roboczo wywalić, w praktyce przywracać te, które w jakichś podsystemach będą miały sens. Mówię o pochodnych teraz. Tak, na tym etapie nie wiem, jakoś nie myślę o nich jako bardzo ważnych, bo ciekawie nie bardziej bazowy test, bo myślę o umiejętnościach. To jest teraz tak: problem z tym, że profesje ogarniają. Jeśli, jeśli, tych, teraz tak, jeśli tych profesji miałbyś więcej, że tworzysz postać, która ma historię życia, która też profesjami się rozwija, to. No, jak ujmujesz to, że postać ćwiczy walkę wręcz od profesji na profesję, i czy możesz być lepszy w walce wręcz, czy jesteś albo kompetentny, albo nie? Jak masz profesję, widzę, która była kompetentna, widzę, to jest ciężko. Widzę, widzę, widzę dwa sposoby. Jeśli tak się powtarza na profesji, przez którą przechodzisz, to dostajesz jakieś podwójne ułatwienie. W się sensie, możesz zebrać trzy razy ten sam tag, na przykład. Czyli, ale tak, tak, tak naprawdę stworzyłeś skile od nowa, tylko ogólne. Eee, może. Tak, jest ale. Skilem. Proszę. Jak jest skillem, i jak profesję zdublujesz, to levelujesz skila wyżej. Tak robił Warhammer 2, tylko on miał tam zapis innej skili więcej, no. ale trochę tworzysz skile po prostu. Znaczy powiem, powiem Ci, jak ja bym to rozwiązał. Ja bym to, jak mhm. bym to jakby olał i wypozycjonował fikcyjnie, no ale jakby ograniczam się z moimi osobistymi preferencjami designowymi myśląc bardziej o mainstreamowej grze, więc 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 nie wiem, do, bo pytanie jest takie też, to jest coś do, do, do dłuższej dyskusji znowu, jak działałyby tagi, czy tagi byłyby jak Skile, czy tagi byłyby pewnymi obszarami kompetencji, e, które byłyby jakoś określone trochę szerzej, trochę inaczej. E, i... No, ale i tak masz trochę city of mist. No tak. Per rzut no tak. ustalasz, które tagi się aplikują, w jaki sposób i jedziesz. Znaczy wtedy mm -hmm. mógłbyś zrobić city of myst. na zasadzie, że mm, tagi, tagi się nie do końca powtarzają, profesja może mieć unikatowe, więc potem rzucasz test walki i do walki wchodzi. O, kurde, to jest fajne. Tak, i wchodzi łowca nagród, znam się na używaniu ostrza, i wchodzi, szam, wchodzi szampierz, jestem mistrzem każdej broni, i na końcu wchodzi jeszcze łotr. Ze sztyletem mogę zrobić wszystko, bo walczysz sztyletem plus trzy do testu. A wiesz, dlaczego to jest fajne? Bo to od razu załatwi elegancko atuty, które jakby są w tej grze od razu dzięki temu może sobie nawet, możesz wybrać tagi spoza list jako prywatna tutaj, ale nie masz do nich osobnej mechaniki. Czyli mamy tagi, generalnie pochodzą z profesji, masz pewnie nawet jakiś wybór, w sensie w niektórych profesjach możesz sobie zakreślić, nie musisz wziąć wszystkich mhm. i one są właśnie takie jak mówisz, czyli są dość konkretne i dzięki temu flavor, nawet jeśli masz różne profesje typu jestem zbirem w uliczkach, to jeśli są trzy różne profesje, to masz trzy różne tagi z tego, które bardziej wyciągają Flavor tej profesji. Masz też może jakąś przestrzeń na tagi ogólne. Ale nie masz do nich innej mechaniki, bo dalej są tagami, dzięki czemu mamy dość eleganckie rozwiązanie. Mhm. Typu nie ma jeszcze jakichś dziwnych, męczących atutów, które w wołokamerze są i są fatalne. Szczególnie w czwórce, atuty to jest jakaś mordęga. Mhm. One, każdy tworzy potężny sub-wyjątek do wszystkich reguł, gry naraz, i jest nie do opanowania. Ja się Więc... obraziłem na atuty już tak chyba dość mocno w werpegach w ogóle. Też nie lubię atutów. Bardzo. Znaczy, atuty w takim sensie spoko pod warunkiem, że to, co jest na karcie postaci, wystarczy mi do ich używania. Mm -hmm. Ale nic, co muszę sprawdzać w podręczniku i co robi wyjątki w zasadach. No, chyba, że mówimy o Jan który jest samymi atutami, dzięki czemu obchodzi ten problem, bo znowu. Tylko one w pewnym sensie są na karcie postaci, bo mechanika atutu jest przed Twoimi oczami. Tak, tak. E więc to uważam takie sprytne rozwiązanie pośrednie, ale tak. Natomiast... Ale czuję, że czuję, że tagi do profesji. Y Fajny wybór, też, żeby nie każdy, nie każdy przedstawiciel danej profesji był taki sam. To jest też fajny sposób, żeby zróżnicować przedstawicieli profesji. Mm. Um, I też to jest fajna robota. Podejrzewam, że um, to ma też jedną zaletę. To ma zaletę ciekawego podręcznika i pewnej mini gierki poznawczej, to znaczy ludzie będą lubić te tagi, będą potencjalnie wychodzić pakiety tagów do profesji, nawet albo może wiele co mi chodzi, w sensie jest coś przyjemnego, w tym, że masz dużo małych, ciekawych etykietek, którymi już czujesz sobie postać. I pisanie profesji nie... wtedy jest w ogóle fajniejsze potencjalnie, bo tworzysz więcej mięsa, a nie tylko bloki statów. Tak. I opis. Tak. Nie I potrzeba. czuję, że ta profesja ci żyje w rękach, że dzięki temu, że masz tą profesję, to nagle masz fajne rzeczy do wywoływania, do testów i po prostu tak. jakby dzieje się cały czas. I to Kurde. jest spoko, no, chociaż ma tę wadę, że testy robią się negocjacyjne, trochę jak w mieście mgły. Każdy test zni... no, w tym systemie prawie na pewno nie możesz mieć mechaniki walki. Yy, takie jak w Warhammerze, taktycznej, tylko musisz uh -huh. mieć już mechanikę no, rozstrzygasz walkę raczej jednym rzutem, czy tam serią rzutów, no ale nie mechaniką walki. Przy czym bo... Wyobrażam sobie, że można zrobić ukłon w stronę tego, że w stronę bardziej ziarnistej walki, pewnie szukając inspiracji, na starcie szukałbym w bardziej ziarnistych PBTA o walce, jak w na przykład. Nie wprost jeden do jeden, bo ma inny rzut, ale są takie PBTA które się wzięły trochę za bardziej wyodrębnioną walkę. Niektórzy w ogóle na to narzekają, ja to potestować, bo ja nie mam zdania. Nie mam zdania ale o tych Nie Myślę o Iron Sorn. Tylko jednak masz tak. test, tylko jednak w Iron Sorn rzucasz na Iron. Koniec końców. Czy tam na inne, ale rzucasz na ale, rzuca, ale nie, ale tu też koniec końców rzucasz na walkę wręcz. Tak, tylko ale jest negocjowana za każdym razem w danej sytuacji, które tak i wchodzą. To e chyba, żebyś, chyba żebyś wyciągnął. Ale to jest... Tylko wtedy zabijasz tagi, że mógłbyś wyciągnąć, tylko... na przykład zanotować wcześniej, ile masz nie, do walki Nie, pytanie, pytanie jest inne. Jeśli każdy rzut w walce będzie popychał akcję w walce do przodu, tak jak w ognie. Mhm. czyli to nie będzie trzysekundowa tura, tylko od ciekawego do ciekawego, relatywnie ziarniste, tych rzeczy może się wydarzyć sporo, ale zawsze od ciekawego do ciekawego, mhm. to nie widzę tak wielkiego problemu w pewnej negocjacyjności. Ba podręcznik do kamera piątej edycji. Może mocno dać autorytet Mistrzak w kwestiach, może mocno go podkreślić w ramce. Słuchaj. Ale czuję, że idziemy ścieżką miasta mgły i tak by spoko, hmm. tylko bym ją konsekwentnie już poszedł. Tak. Czyli no, walka składa się z trzech rzutów, ale nie 13. Bo o to chodzi hmm. też. Tak. No i drugie prawdopodobnie chcemy limit negocjacyjny, czyli trzy tagi max, Tak. Ewentualnie jestem jakieś... taki tryb, ten... z tryb ze wirem, ale on mi się wydaje skomplikowany. Także taki, że taki są so coraz jest diminishing returns na kolejne tagi, natomiast on no potencjalnie Musimy, tak możesz chcieć negocjować też, 7 tagów. Możemy też pamiętać o jednej rzeczy, która jest zabawną w ogóle meta uwagą i pytanie, czy tak należy projektować gry, ale sobie tylko gadamy. Możemy przyjąć, moim zdaniem, roboczo. Skoro robimy grę do fanów Warhamera, ok, chcemy dojść do nowych fanów też. Mhm. Chcemy, żeby Mateusz, Bartoś z dobrych rzutów pozdrawiamy, znowu kupił oficjalnego Warhamera. Bo na jakiś. <laughs> Więc to jest ten vibe. Ale możemy trochę założyć, że fani Warhamera mają dużą i grubą skórę na pewne lekko kręczowe komplikacje i nie musimy być jak tacy designerzy Super Light PBT, że bierzemy te mechanizmy, ale jak mhm. odrobinę gdzieś dodamy crunchu, to, to się nikt nie obrazi i nas nie nie czuje, bo robimy piątą edycję Hamera, i tak ją odchudziliśmy i możemy na pewne zabawy tą mechaniką, jakąś przestrzeń do trochę lekkiego crunchu, możemy sobie pozwolić, podejrzewam, bez urażenia klienta, że tak powiem. Ale teraz mówiąc crunch, masz na myśli negocjacje tagów? Mniej, bardziej na myśli na przykład taki grid mode, który trochę działa na zasadzie przeliczniku i wydaje no, się być trudniejszy. Ale nie przelicznik myślę jest problemem, bo crunch spoko, natomiast problemem jest ta negocjacja przy każdym teście, to po prostu zmienia rodzaj gry moim zdaniem, mhm. względem tego, że twoja po karta postaci mówi dość obiektywnie jak dobry jesteś w mieczu i po prostu rzucasz na to jak dobry jesteś w mieczu. Pytanie, tylko tu jest inne pytanie. Jeśli byśmy dociążyli, to jest coś, czego nie, to coś trzeba wyliczyć albo przegadać na następnym spotkaniu. Jeżeli dociążymy współczynnik tak, że współczynnik jest kluczowy, a tagi są jakimś adwentydzem, bo okay. w mieście mgły tagi to jest wszystko. Tak. Więc negocjujesz jak jak, jak do, do, do Zapomniałem o atrybutach, a faktycznie. Aż tutaj rzucasz na atrybut. Tag jest fajny, chcesz go mieć, ale mhm. można ściąć tę dyskusję szybko, on nie decyduje aż tak. Jest fajnym flavorem. Chcesz, żeby ci pomógł, możesz nawet wtedy mieć na przykład maksymalnie dwa, albo może nawet jeden do rzutu. Może. Dwie, nie wiem, nieważne. To są rzeczy, które widzą nam w testach. Mamy na razie pewien bardzo grubny silnik, nie wchodzimy w detale. się, Też ta magiczna liczba 3 jest trochę potrzebna, żeby też opłacało się tak. mieć pomoc z większej ilości tamty. źródeł. Tak. Hmm. Ale czuję, że to twój atrybut sprawa, że ty stoisz mocno na nogach fikcji i nie czujesz się obrażony na mistrza gry, jak nie chciał wysłuchać szesnastego argumentu o tagu. Ale. Tagi mogą być spalalne. To znaczy, że masz tagi, może nawet je levelujesz i to oznacza ilość użyć na scenę, sesję i tak dalej. Więc używasz mniej tagów, dają duże bonusy, ale są jednorazowe. Co nawet ma taki sens dramatyczny, że tak, graczu, wiem, że atakujesz go swoim skrytobójczym atakiem skrytobójcy, robisz to szósty raz. Tak. Więc dramatyczna logika. Umiesz, czy nie umiesz, jest to ciekawe raz na scenę, więc raz na scenę możesz użyć. Więc jak masz więcej tagów, to możesz dłużej dostawać bonusy, bo masz więcej adekwatnych źródeł, zanim się mm -hmm. spalą i zanim je wyleczysz. To według mnie to usuwa dużo problemów negocjacyjnego systemu. I, tak, i jak mamy atrybuty chcesz, jako podstawę? Jest. Czuję to. Dotarliśmy do punktu, w którym muszę jutro bardzo wcześnie wstać, i mi się wydaje, że ta formuła podcastu jest zaskakująco ciekawa. Więc. Yy... Tylko trzeba będzie. Yy, czuję pewien overload teoretyczny, że trzeba by to uzupełnić dużo ilością grania, potem sesję w takie systemy, żeby tu nie Z... siedzieć sobie ciągle. I o, moim puśćmy, zdaniem, R w dół, Pójdźmy dla patronów y, i zapytajmy, czy chcą drugą część. Ja związam to w taki sposób. Mamy patronów, patroni, zwracam się na zamiast bezpośrednio do was, jeśli faktycznie tak będzie. Jak wam się podoba takie y, teoretyczne designowanie, pokazujące trochę pewne procesy i y, 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 co o tym sądzicie? Pytanie na przykład, czy jakby was było strasznie dużo i bardzo byście chcieli, to możemy sesji zajmować wspólnie takiego tak kamera. na razie nie będę niczego zobowiązywał do niczego. Oceńcie max... ten format, jest to spontaniczny format, powiedzcie co o nim sądzicie. Tak. Czy się dobrze bawiliście słuchając tego? Myślę, że jakiś max prototyp można by machnąć, żeby to spisać, coś co się spisuje tak w godzinę i żeby na przykład zagrać na tym sesję tak. E, widzę drogę otwartą, ale też jestem ciekaw, jakie ma ocie, macie tak, opinie. Potraktujmy to tak ekspery tak eksperyment. To co, na dzisiaj tyle. Wrócimy do tematu lub nie. Tak. E, I co? Dobranoc, do zobaczenia, do usłyszenia. Wspierajcie nas, oglądajcie nas, dawajcie nam lajeczki. Do zobaczenia. A ja idę myśleć na tym, y, jaki kolor miniatury wymyślić do tego podcastu, czy nowy, czy któryś sam to będzie. Warsztaty Masakra. Co, co? Może warsztat z Designu? Może warsztat, może wrócić no, to Trochę warsztat, szczerze mówiąc. No, wzięliśmy na warsztat teoretyczny problem i zaczęliśmy sobie go obrabiać. Tak, podoba mi się, jak myślisz. Natomiast, tak, to ja na zakończenie, z, nie wiem, czy mówiłeś, co? Słuchajcie, Discord, jest Discord, też tam właśnie będzie można o tym jeszcze dyskutować, a żeby zostać patronem i mieć na przykład właśnie ten materiał wcześniej i żeby do was było adresowane to pytanie, to można wejść na naszego patrona i te linki są na dole i patronować. Ale na Discorda zapraszamy, jak ktoś jest patronem, nie jest patronem, nie ma znaczenia na Discorda. Zapraszamy wszystkich do dyskusji RPGowych i do tak. naszych kolejnych materiałów, oczywiście. Więc cóż, pozdrawiam na końcu Szymona Laszczaka, naszego patrona. Dzięki, Szymon, że nas wspierasz i że nas oglądasz. Teraz no dobrej nocy. Cześć. Cześć. Pa, pa.